My name is Henrik. Henrik Kristoffersen. I'm 21 years old. I started to ski when I was about four and a half years old. It was my life and it still is my life, and until this day I never regret that I started skiing. Marzeniem to jest mój medal olimpijski. Chciałabym zostać sławną narciarką. Równolegle, ładnie stopy, tak. Trzeba wytrwale ćwiczyć i nie poddawać się nawet wtedy, kiedy trener krzyczy. Każdego dnia daje sobie wszystko, żeby właśnie osiągnąć ten cel. No proszę, uwaga, koncentracja panowie. Wszyscy wiedzą o co chodzi, tak? Wszyscy wszystko wiedzą. Okej, okay. Uwaga, o! Nie umiem w to po prostu uwierzyć. To raczej niecodzienne, że ktoś taki przyjeżdża do Polski. Bardzo dużo oglądam pana Henrika Kristoffersena i kibicuję mu i trzymam za niego kciuki. No nie każdy narciarz wygrywa 6 razy slalom specjalny w Pucharze Świata. A wyjdzie teraz szybko. Powiedz mi, o co byś chciał go zapytać? No, ile ma pucharów? Away from the French team. The youngest of all the racers in the top flight. To jest dla nas motywacja, że można coś takiego osiągnąć i no, że można z ciężkiego treningu, no naprawdę można wyjść daleko. Rossignol at the Band of Hero Picture Contest, Beskid, here in Poland, won that competition. They get to choose an athlete for one day of skiing and they chose me. So that's why I'm here in Poland at the moment. This year I'm here for the Beskide ski team. I'm here to ski with them, enjoy the skiing tomorrow, and maybe give a few tips. We'll see. Here, I like these ones.